Cześć, ja jestem Admiros i witam was w kolejnym odcinku z gry Legacy of Kain Blood Omen 2. Blood Omen 2, chciałem powiedzieć 1. Nie, już teraz gramy sobie w dwójeczkę i tutaj ostatnio zakończyliśmy. Prawie już slumsy są ukończone. Co tam na nas czeka? O. Czy ja czasem nie byłem? Chyba nie. Trochę się pogubiłem. No, co jest? Admiros, ogarnij! A vampire! Okej. No chodź. Jeszcze żyjesz? Okej, zginął. Nie jestem pewien, czy idę w dobrym kierunku, wiecie? Tam chodzą jacyś żołnierze na dole. Niestety sterowanie jest niezbyt ciekawie. Na padzie niezbyt fajnie się gra, muszę powiedzieć. Tego nie otworzę. O, mamy miecz jakiś. Przyda się. Mogę tędy przejść. Czyżbym się cofał? Tu już byłem. Dziwne. Chyba już wiem, jak to działa. Nawet jeżeli zapiszemy w jakimś miejscu, to liczy się od tego czerwonego kółka, co tam na ziemi zostanie napisane, więc... O, jak się broni. Okej, łatwo poszło. Okej, weźmy sobie to. Fajniej wygląda. Mam nadzieję, że zadaje więcej obrażeń. No i tak. O. Kurczę, jakbym mógł zmienić ustawienia. Invert mouse. Nie, no to nic nie da chyba. Nie. Niestety. Tak, na padzie niestety jest odwrotnie. Gdy wcisnę na padzie w lewo, to kamera idzie tak jakby w dół. Gdy w prawo, to idzie w ten. A jak na dół, to w prawo się obraca. A jak w górę, to w lewo. Więc to jest takie trochę niewygodne. A, tu już byłem, zamknięte. Czyżbym? Nie, co ja robię? Nie ogarniam. Tutaj trzeba skoczyć przecież. No. Ciekawe, kiedy będzie pierwszy boss. Pierwszy przeciwnik Kaina. Mam nadzieję, że zyskamy jakąś fajną moc. No, otwieraj, Kain. Dajesz, Kain. Wyssij ze wszystkich krew. Dobra, jakieś kolejne pomieszczenie. Znaczy, to już raczej nie jest pomieszczenie. O, człowiek. No niestety, Kain jest wkurwiony i nie oszczędzi nawet jednego. Po tym, co zrobi z jego rodem, z jego klanem wampirów. Okej, tam mogę pójść, a zobaczmy tutaj. Tutaj już byłem, patrzcie. No, tu jest ten czarownik. Więc niestety to nie działa w ten sposób, tak jakbym chciał, tylko musimy jeszcze chwilę poczekać. Zapomniałem oczywiście wyciszyć telefonu i włączyć sobie stoper. Ale już to robię i właśnie w tym momencie stoper ruszył. Więc odcinek będzie wystarczająco... O, skrzynka. Będzie wystarczająco długi. Nie będzie... Oj. Nie będzie za krótki, a nie będzie za długi. Taki będzie idealny do obejrzenia. Jeżeli chodzi o jego długość, oczywiście. Tutaj winda. Tu już byłem. Teraz już wiem, że najlepiej będzie zapisywać grę po prostu przy checkpointach. Przy tych takich czerwonych kółkach.
czy raczej przy czerwonym takim znaku. Nie wiem, jak to nazwać za bardzo. Okej, tu się zamknęło. Tu muszę pociągnąć za dźwignię. Wtedy na górze się otworzy. A tu mi się zamknie. Dobra. I wracamy. Tamten czarownik sobie ucieknie. Ale to już jego problem, bo i tak go dopadnę. Dobra, kolejne skrzynki jakieś, takich się nie da otworzyć. No i nie ma go. Wow, jakieś krzyki. Wolne opadanie. I tak raz jeden ma fajniejsze skrzydła. O, kobieta. Każda ofiara jest dobra. Nie mam zamiaru pominąć nawet jednej. Ponieważ za każdym razem, gdy... Jeszcze żyje? Nie. Gdy pijemy krew, to ten różowy paseczek nam się ładuje. I właśnie coś takiego się dzieje. Taki... I mamy więcej życia. To jest bardziej zajebiste wtedy. Dobra. Stąd ja przylazłem? Tak. O, dwóch. Na razie idzie łatwo. Przeciwnicy padają. Ciekawe, czy da się z dwóch naraz wypić krew. W jedynce się dało, to późno odkryłem. A w dwójce ciekawe. No, niewiele nam to daje, ale zawsze coś. Dobra, czas zmienić sobie broń. Ciebie też niestety muszę zabić. Wybacz. Każda kropla krwi jest ważna dla Kane'a. Jak zawsze epicko to wygląda, jak on wypija krew. O, mamy przełącznik. Tu się otworzyło. Czy ja tego czasem nie przesuwałem? Okej, widzę, że tu mamy chyba zagadkę jakąś. Tutaj nic nie ma ciekawego. Dobra. Chyba w tę stronę teraz. I gdzie mam wskoczyć? Pewnie tutaj. Niestety to takie niestety są zagadki i będą coraz bardziej skomplikowane. Czego się boję. Niestety. No, popchnij to. Co jest? Czemu tego... A teraz? Nie da się. Aha, bo to trzeba do połowy. I teraz zamkniemy. No, tak to działa, wcale nie musimy tam wyżej wchodzić. No, o to chodzi. A tu coś będzie? No, zobaczmy, może jakaś skrzynka. A, chyba się nie da wskoczyć na nie. Nie, nie da się. To idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie pomijam żadnych skrzynek z duszami. O, coś się wydarzy. No, jakiś budyneczek. Ale mroczne jest tutaj to miejsce. O, człowiek. I co? Co mam zrobić? Jak spokojnie idzie. Uwaga na parę. I was told to meet someone here. Who's there? You must be Cain. You are a human. Curious that you would help one such as I. We hate the Sarafan, we humans. The things they do, it's not right, not natural. If your kind can bring them down, I'll help you, I will. I was told to find the smuggler's den. You're a stone's throw from the entrance. Go through, it will lead you to the smuggler's den. Careful though, there's rogues down there that'll attack you on sight. Then they will die. Tam coś się czai za mną, ja to widzę. Tylko kto to jest? Pewnie pierwszy przeciwnik. Wait. Tell Uma that I helped you, please. She promised me the dark gift if I did as she asked. You'll tell her, won't you? I'm certain Uma will give you all that you deserve. A? Dobra, fajnie.
Ale i tak mam ochotę na jego krew. Chociaż już widzę, kto go zabije. Mhm. Nasz pierwszy przeciwnik się pojawił. O! I krew z niego poleciała. Chyba już się domyślam, jaka będzie pierwsza nasza moc, a to będzie daleki skok. No i znów nie widziałem, jaki to chapter. Niestety wy macie lepiej, raczej stety. You eluded the guards. They were only human. Welcome to one of the glories of our fair city, the smuggler's den. As squalid as you found the slums, you will find this place even more offensive. Rogues and thieves rule the streets, and of course the Seraphan too have their own dealings here. You may expect small help from the inhabitants and more trouble. I do not require their hospitality. You spoke of a smuggler's tunnel I must find? Yes, it is hidden somewhere in this district. I know not where. I have sent word to a member of the Cabal to help you. You will find him at the tavern deep within this district. How will I know this person? He will know you. Find the tavern quickly. We will speak again later. Dobrze, czyli musimy udać się do tawerny. Okej, zobaczmy. Aha, to były slumsy, teraz mamy The Den. Okej, fajnie. The Den. Mamy się spotkać z kimś w tawernie i ta osoba nas pozna. A i wracając do tego, że macie lepiej, możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Tam było coś Chapter 1 i nazwa tego chaptera, więc jak sobie zatrzymacie, to zobaczycie. To ja niestety nie zdążyłem tego przeczytać. Widocznie Blood Omen, ta gierka, nie współpracuje z Windowsem 7, więc niestety. Okej, tutaj bym chciał. Ha, nie mogę. Jakieś psy szczekają mi tu. Nie muszę szczędzić ludzi. Dużo oni krwi dają? No raczej niewiele. Ale cóż, będę wszystkich załatwiał, bo chcę jak najlepiej przejść tą grę. Gin. A ty gdzie uciekasz? Ej! Dobra, leży, leży. O tak. Okej, ta kobieta też już sobie zginęła. Wypijmy z niej krew i lecimy dalej. O, jest i skrzynka. Bardzo przydatna. Jakiś przełącznik, no. Póki co zagadki są łatwe, ale później będzie coraz ciężej. A gdy będę grał w Soul Rivera 1 i 2, to dopiero tam, to dopiero będą zagadki. Tutaj na szczęście tylko mam jakieś przełączniki. Okej, dokąd to leci? O, tam gdzie zawsze. Chodź tu. O, gin. Dobra. Epickie. Daj mi broń. A, nie mogę podnieść. Trudno. Mówi się trudno i idzie się dalej. Bez podnoszenia broni. Okej. Nie wiem, po co jeszcze tym kręcę. Okej, dobra. Mam nadzieję, że to się nie zamknie. Zamkło się. Ale chciałbym przeszukać tą okolicę troszeczkę. Okej, wszystko zabite dechami. Raczej nie ma tutaj co szukać. Mógłbym... Nie, tam raczej nie dolecę. To byłby niezbyt mądry pomysł. A co jest na dole? Woda. Woda niestety mi bardzo szkodzi, więc... Dobra, idziemy dalej. O, teraz wziąłem broń.
i kręcimy i wystarczy. Oż ty! No niestety. Jak ona bije? Jak mocno! Lol. Bo to była ta mgła. Niestety nie zdążyłem. Po prostu... Nie ten przycisk na padzie wcisnąłem. Jeszcze się nie mogę przyzwyczaić do tych ustawień. Okej, miecz mamy. No to są tylko takie zwykłe, randomowe bronie. Ja tu liczę, że zdobędę Soul Rivera, który został mi skradziony przez Sarfana. Okej, mogłem wykorzystać ją, kurde, gdybym się tylko nie pomylił z przyciskiem. No gdzie jest ta tawerna? Okej, tu sobie zapiszę. No dobra, już nie będę się bawił w nowe save'y, tylko po prostu będę zapisywał na... No, na jednym save'ie, albo czasem na dwóch. Bo później nam tych save'ów się porobi zbyt dużo. No chodź, człowieczku. Jeszcze miał drgawki pośmiertne. No za dużo to oni krwi nie mają. W końcu to zwykli ludzie. Ale zawsze coś. Ach. Taki koksu ze mnie się robi. Powoli. Dobra, tędy przylazłem, muszę zapamiętać. Mamy most. Nie da się przeskoczyć na drugą stronę. Okej, tam muszę zejść na dół i przełączyć. Dobra. Ale tu widzę jakąś okrężną drogę. Może będzie jakaś skrzynka. Raczej na pewno będzie. Już ją widzę. Hehe. No, dał mi swoją krew. Dziękuję. Mamy skrzynkę, świetnie. Trochę to dało. Zawsze coś. Trochę mi ta grafika przypomina Sudeki, wiecie? Też takie domki, przystań, woda, tylko że tu jest bardziej mrocznie. No chodź. A, nie umiem się bronić. Dobrze. I umierają też bardzo szybko. I to jest dla mnie wielki plus. Zmieńmy sobie moc. Yeah! Dobra. Przydałoby się zmienić broń też przy okazji. Tutaj już się podniszczyła trochę. O, mamy kolejnych zwiedzających. Dzień dobry. Ej, nie uciekaj. Nie zrobię ci krzywdy. Może jednak zrobię. Raczej powinienem powiedzieć... Chodź, nie będzie bolało. O nie, jeszcze. To jednak będzie bolało. Dobra, oddaj mi swoją krew. Mało miała. Chcę więcej. Dobra, do domków się nie da wejść. Mamy miasto. Dobra, chodź tu. A, wziąłem go z zaskoczenia. Ale się. Słabsi niż ludzie. Trzy razy muszę ich uderzyć, a kobietę muszę uderzyć trzy razy i jeszcze później dobić. Dobra, kolejna dźwignia. No i dokąd to poleci? Okej, świetnie. Będzie można otworzyć most. Jakaś ta dziwna magia jest zielona. Ciekawe, jaki będzie trudny ostatni boss. Już się nie mogę doczekać. Dobra, most mamy otwarty. Ciekawe, co będzie po drugiej stronie. Mała zmiana broni.
O, woda, uciekać. Woda niebezpieczna dla wampira. Czy ja już to otwierałem? Tak, nie chciałbym nic pominąć. Dlatego sobie to po prostu sprawdziłem po raz kolejny. Tup, 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 ła, ła, ła. Okej. Tutaj chyba nic nie ma. Mamy tylko drzwi, przez które możemy przejść. Nie. Doszukuję się czegoś, czego tu nie ma. Czyli ukrytych przejść. O, jakie piękne skrzynie. Jak ja bym chciał je otworzyć. Wiecie, tak dla pewności. Może się dałoby je rozbić. O, znikła muzyka. Oż ty! Na szczęście mnie nie trafiła. To ty zgiń. Złodziejko. Ach, i zawsze ociera swoje usta. Niczym wampir. Niczym Dracula. Ciekawe. Nędzny secret. Mam nadzieję, że się nie zamkną. Nie, nie mogą się zamknąć, ponieważ nie byłoby stąd wyjścia. Okej. Coś ciekawego tutaj? Czyżby? Oczywiście, brak energii. Trzeba iść na górę i włączyć. Kto wyłączył prąd? O nie. O nie. Ło, strzały. Zaraz, czy ona strzela? Strzałami z kuszy, a nie bełtami? Czy mi się... Oż ty. Nie, ona ma kuszę chyba na plecach. Tak. To tylko tak wyglądało. Zaraz, przecież jak... Skoro ma kuszę, to czemu strzelała strzałami z kuszy, a nie bełtami? Dziwne. Okej. Wybaczcie mi. O nie, nie uciekaj. Jak się unosi. Lol. Przerażające. Ach, smaczne. Krwiste. No i mamy wyjście. Wyjście, ale... Czyżby tutaj coś się... A, jednak nie. Tam się dało wyjść, więc... Co my tu mamy? Co to jest? A, ulepszenie do broni, chyba. A to gdzie poleci? No widzicie, już się zaczyna. Tu przekręć, tam przekręć i... I dokąd mam iść? Okej, górą leci. To są łatwiej, jedne z łatwiejszych zagadek. Ale dokąd? Okej. A, czyli jednak... Trzeba i tak, tak czy siak trzeba tędy wyjść. A, bo tu mamy bramę przeciwko wampirom. Boże, krzyki. Ludzie, nie krzyczcie. Okej, bramę sobie otworzyłem. I coś czuję, że tam będzie coś nieciekawego. Tak więc w tym miejscu sobie zapiszę.
I zakończymy ten odcinek. Zobaczmy jeszcze tylko... Okej, 40% ten poziom jest ukończony. No i cóż, zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału i w następnym odcinku przechodzimy przez tą bramę i załatwiamy kolejnych wrogów, zdobywamy kolejną krew cenną, niczym złoto. Tak więc, to wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku. Heja!